Hej, siema ziomy, z tej strony Dave. Oto nowa seria, nie no. Kolejna gra z dzieciństwa, którą bardzo, bardzo dobrze kojarzę, czyli Jazz Rabbit 2, którego nazywałem Rabbitkiem. Jakby mały wystak będę się zwracał na tą grę, Rabbitek. Nie wiem, czy wy też to graliście, nie wiem, czy w ogóle się dobrze nagrywa, czy... What the fuck, nie, znowu popsuło się. Dobra, już muszę szybko zacząć nową grę, bo ewidentnie nie działa. Nie będę sobie brał żadnych secret levelów ani nic, gramy sobie ten. I to jest w ogóle wersja z tych komputerów, z informatyki, z mojej podstawówki. What the fuck, w ogóle crazy rzeczy. Nie, ja nigdy tą postacią nie grałem. Podziękuję, spaz najlepszy, bo ma double jumpa. Lecimy na, kurde, na turbo. Wziął się na hardzie, powinno być, wiecie, easy, więc bierzemy na hardzie. Okej, widzę, że strasznie ciężko zagrać sobie w tą grę w dzisiejszych czasach. Po prostu mój komputer się rozwala w tym momencie. Prawdopodobnie spłonie, wybuchnie i takie tam. Mam nadzieję, że uda mi się w to zagrać, więc mam nadzieję. Tak. Napiszcie mi w komentarzach, czy pamiętacie tą grę, czy w ogóle w nią graliście. Jeżeli nie graliście, no to nie pamiętacie, no bo nie graliście. Ale tak, no napiszcie mi, czy graliście, czy fajne, czy kurde, przypomniały wam się czasy dzieciństwa, bo mi na pewno. Nawet ostatnio chciałem ze swoją dziewczyną zagrać, było też śmiesznie. Pamiętam chyba, jeszcze mniej więcej pamiętam wszystkie sekrety, tak? Gdzie są te pieniążki, co trzeba zdobywać. No, a dla tych ludzi, co nie grali, no to widzicie, co to za gra, widzicie, że bardzo dziwnie wygląda. Żyganie robi w oczach po prostu, nic nie widać, ale mam nadzieję, że jakoś nam się uda w to zagrać, tak? Przypomnę sobie wszystkie move'y, dobra, mniej więcej wszystko jasne. No i tak, w zasadzie o to tylko w tej grze chodzi, że strzela się, zabija się jakieś klocuchy. O nie, mojego życia nie widać. No. Okej, teraz jest chyba lepiej. What the fuck? Problemy z tymi starymi grami. W ogóle to też mnie trochę zasmuca ta informacja, że stare gry mają teraz takie problemy już. No bo trochę to takie, wiecie, no smutne, że w zasadzie nie wiem, czy nasze dzieci jeszcze będą grały w te gry, czy będzie się w ogóle dało je odpalić na przyszłych komputerach. Mam nadzieję, że będą przynajmniej jakieś emulatory albo coś. Bo ja to wszystkie te stare gry chciałbym komuś pokazać. Wiecie, jak to jest. Tak, jak będę pokazywał komukolwiek te gry, na przykład moim dzieciom, to będę puszczał im od najstarszych, żeby grały w dobre gry najpierw, a nie Fortnite. Tak, taka, kurde, taka tematyka się przywołała w trakcie grania w Rabbitka. Super, super. Ale tak, no, przejdziemy sobie kilka poziomów w tym odcinku. Tak mi się przynajmniej wydaje. Pokażę wam jakieś śmieszne sekrety albo co się w tej grze. No i co? Po prostu sobie pogramy. Nie wiem, czy będziecie chcieli z tego serię. To jeżeli chcecie, no to musicie mi oczywiście napisać, bo ja tam nie wiem, kto co lubi. Czy ktoś jeszcze w ogóle lubi takie stare gierce. Tak, wszystkie sekrety pamiętam. Tutaj do góry jest taki sekret, to trzeba najpierw sobie rozwalić murek, tak, a później się sprintem wskakuje. Pamiętam, że jak byłem mały, to nie wiedziałem, na którym guziku jest sprint. LOL. I tak właśnie sobie ta gierka działa. Zbieramy sobie marchewki, bo jesteśmy królikiem. Przechodzimy sobie poziomy, rozwalamy sobie rzeczy i zdobywamy, zbieramy sekrety. Wiecie, takie typowe gry z tamtych czasów. Ale nadal fajne. Przypomniało mi się już, co robił trudny poziom trudności. Fajny jest w ogóle w tej grze trudny poziom trudności, on tylko daje więcej wrogów. A teraz mi się przypomniało. A to w zasadzie bardzo fajna mechanika. Kurde, szkoda, że nawet dużo nowszych gier takiej mechaniki nie ma. Nie, że po prostu paski życia są przedłużone wrogów i w ogóle, że więcej obrażeń zadają, tylko takie coś. To jest fajne, fajna rzecz. To mi się podoba. I oczywiście napiszcie mi, czy chcecie więcej tej gierki. Nie wiem, czy w ogóle komukolwiek się spodoba takie coś, ale wiem, że jeden odcinek chciałem na pewno nagrać, bo jednak gry z dzieciństwa to piękna rzecz. Ach, aż łezka w oku się kręci. A mi się w ogóle dziwnie gra w tą grę. Muszę mieć tak zawinięte trochę ręce na klawiaturze, że tak to ujmę, no bo inaczej się nie da grać. Tak, i dlatego teraz starzy gracze są dobrymi gamerami, bo gry kiedyś nie prowadziły za rączkę. Nic nie było pokazane, ani nic. O, nie mogę zdobyć amunicji, to fuck, ma pełne. I tutaj jest dokładnie kolejny secret. To nie seria, kurde, że pokazuję wam wszystkie sekrety, gdzie są. Dokładnie w tym miejscu. Piękny secret, piękny. I mamy jeden up. Nice. Tak, to będzie seria. No, jeżeli będzie seria, to będzie seria. Ja w ogóle nie wiem, jak ktoś mógł grać inną postacią w tą grę. Przecież nie da się, kurde, wskoczyć do większości miejsc, jak się gra innymi postaciami. Dziwne trochę, dziwne. W ogóle też jest śmieszne, że prawdopodobnie nie znam wszystkich sekretów nawet w tej grze. Prawdopodobnie jest ich więcej, tak mi się coś wydaje. Ale jak widzicie, mamy pieniążki. Teraz możemy się teleportować do takiego specjalnego pokoju, gdzie są ulepszenia broni. Teraz mam lepszą tą spluwkę odbijającą. Tak, teraz kulki są fioletowe. What? Tak tylko gracze, co grali w stare gry, rozumieją, o co się dzieje. Wow, ma ten inny kolor kulek, ale super. A dla mnie to takie wow. Okej, widzę, że niektóre rzeczy nadal są trudne w tej grze do zrobienia. Okej. Wow, ej, to też jest jakiś secret. Holy shit, tam jest niewidzialny... Banjo. Dokładnie, tak. Teraz nam papuga ze spluwą na czole pomaga. Dziwne rzeczy, dziwne rzeczy. No i pierwszy poziom przejsty. Mam nadzieję, że nie jest zgliczowana gra, bo pamiętam, że kiedyś nie chciały mi się kolejne poziomy włączać. Mam nadzieję, że działa. Wow, działa. Holy shit. Holy moly. O ludzie.
aż dziwnie się gra w takie stare gry, ale fajnie. No, no tak, pamiętam to też, to było też fajne, że obie postacie, bo są postacie różne, wiecie jak to jest, miały dwie różne ścieżki w tym etapie drugim. To jest prawda, teraz mi się kurde wszystko przypomina. W zasadzie to nie wiem, dlaczego zabijam wszystkie potwory, nie pytajcie. Kolejny secret, hell yeah, chyba tylko amunicja tu była. Okej, okay, super, skrzyneczka, boom. O, tutaj też jest secret. Wszystko pamiętam, ja nie wiem w ogóle jak to się dzieje. Tak tylko to jest w moim mózgu. Kurde, nie, dziabnął mnie, moja papuga uciekła. Smutek, au, szlak. Dobra, Dave, postaraj się, jak umrzesz tutaj, to będzie śmieszne. O, specjalnymi amunicjami da się tylko tworzyć, tak, dokładnie. Dlatego zawsze lubiłem oszczędzać amunicję w tej grze. Co było śmieszne, na koniec miałem po prostu czubatek, ekwipunek amunicji i nigdy ich nie użyłem. Zabawne, zabawne. Jak widzicie, jestem bardzo skupiony, bo ta gra trochę ma taki dziwny FPS chyba, że mi się mózg trochę gliczuje, jak na nią patrzę, ale mam nadzieję, że wy możecie to jakoś oglądać. Auć. Mam 3 życia tylko. God damn it, that's not good. Not good. Wow, Sugar Rush. Woo. Mario, tak, to jest dosłownie Mario. Yes, sekrety. Woo. Hell yeah, sekrety. Nie, mam monetki. Woohoo. Nawet monetków tutaj, o, zamieniły się w kryształ. Okej, okay. To ciekawe, czyli jak się raz odwiedzi sklepik, to monetki się już wyłączają. Deaktywują. Tak, sekrety, wszędzie ukryte ściany. Hell yeah. Nie będę też oczywiście pokazał całej gry, no bo jak widzicie, tak się właśnie w tą grę gra. Nic specjalnego, że tak to ujmę. Tak, zapomniałem, że nie włączyłem sobie sterowania, żeby latać w górę. To w zasadzie nieważne. Okej, od razu lepiej. Dobra. Mogę latać. Czemu napisane Cheese is green on Tuesday? Nie wiem, dobra, bosior! Pierwszy bosior, głupi gdoju. Pamiętam, co on tutaj robi? Tak, dokładnie. Tak, i nie ma w ogóle życia ten boss, tylko się odsuwa. To też ciekawe, ciekawa mechanika. Nie krzycz na mnie! Paździerzu, co to w ogóle jest? Jakiś zmutowany, kurde, królik, stary, gruby, co tylko. Au, ciamnął mnie, gnój, szlak. Auć, Jesus. O, no, 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 no. Nie dam się, kurde, pokonać w takiej grze. Już prawie, a, szlak, mało życia. No, spadaj, spadaj, kolego. Leś, spadaj! Tak! A, jeszcze mnie, kurde, wred gnój dziabnął. Go! Już wygrałem! Jej! Woo! O, jedno serduszko, chłopanie. Jej, toast salad! Tak rzucona sałatka ta runda się nazywa. Super nazwy. Przejdziemy sobie jeszcze ten etap i będzie akurat. Glizy, co takie gliz do longise. Wijąsej, nowa broń. Nowa broń. Szlak, kurde, miałem tego nie strzelać. A, no cóż, tak to się właśnie dzieje, jak się nie pamięta, co się miało robić. No kurde, bo teraz nie mogę zejść na dół. Paździerz. Ciekawe, czy są jakieś kurde cheaty. Czy zejść na dół? Nie, chyba nie ma. Niestety. Papuger. Nowa broń, tak. Ogniomiotacz. Woo. To była w ogóle zawsze tak zgliczowana, przynajmniej w mojej wersji broń, zabijała bossy w sekundę na drugim ulepszeniu, dosłownie w sekundę. Co było naprawdę zabawne. Nie, kurde, nie. Nie, kurde, czemu lecę tak daleko? Monetki, a nie. No i co, teraz nie mogę wrócić. Paździerz. Szlam. No dobra, w tej rundzie już mi za bardzo nie idzie najlepiej z tymi wszystkimi sekretami. Tutaj właśnie do góry minąłem. Jak to? Kurde. Tutaj też jest specjalny pokój. Au. Szmato. Tempa. No. Oh my gosh. Tak chyba nie działa moje granie jednak. Monetka. Tak, pamiętam, że zawsze w tej rundzie było mi dość trudno zebrać wszystkie coiny, żeby do sklepika wejść. To była dość hardkorowa runda. Czy twórcy tego etapu wiedzieli, że jest trudny i dlatego dali tyle tych papug tutaj? Nie wiem, może. No, pewnie na... No i na pewno nie, właśnie dokładnie nie 20 monetek jest potrzebne do sklepika. Spala dosłownie. Pół sekundy, dobre, dobre. Okej, okay, 30 monetek. Hmm, interesujące. A, zamrożony ten, ale śmieszne. Tak tego nie pamiętałem. Au! A, i teraz mi się udało przejść tutaj, co sobie na początku przeszkodziłem. Okej, okay. Czyli jednak da się pójść we wszystkie strony, nawet jak się źle zacznie. Fajnie, fajnie. O, kolejne dwie monetki. Kurde, ile będzie mi szlak? Dobra, nie doskoczyłem tam. Ile mi będzie monetek potrzebne w takim bądź razie? 50. A jak to będzie 50? Oh shit. 20, the fuck. 20, woo! I ulepszenie. Tak, ulepszenie ognia. Niebieski ogień, który niszczy wszystko. Niszczy, kurde, wymiary. Hell yeah. Ale to wszystko są dzikie po prostu wspomnienia. Ja nie mogę. Tak, i tutaj jest dużo przeciwników na trudnym poziomie trudności. Śmieszne. Jej, trzeci level przejście. No i to będzie pierwszy odcinek. Jeżeli będziecie chcieli więcej, to się nagra więcej. O, z tej pięknej gry z mojego dzieciństwa. Mam nadzieję, że wy ją też znacie, bo naprawdę jest dobra. I że podoba wam się ten odcinek. Pauza. I tuż, kurde, muzyczka z kolejnego etapu leci. No, dajcie ocenę, że wam się podobało. Napiszcie komentarz, co myślicie o tej grze, o tym odcinku i o grach ogólnie starych, klasykach, fajnych, czy nagrać więcej. Zapomniałem, że jeszcze chciałem podziękować wspierającym, więc dziękuję polscy zawodowcy za wspieranie kanału. I do następnego odcinka, ziomy. Bye!